Hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Sebastianie, cześć Placku. Lecz powinno być fioletowe, błyskowe, zielone. No, ja tam widzę zieleń, taką toksyczną wręcz zieleń, żeby nie powiedzieć nieco bardziej dosadnie, ale może się nie znam po prostu. Jako, że mieliśmy tygodniową przerwę wynikającą kompletnie z mojego nieogarnięcia urlopowego na zasadzie... Czekaj. Dzisiaj jest środa, prawda? Za każdym razem, kiedy mam dłuższe wolne, to wpadałem mi kompletnie dni tygodnia z głowy i takie... coś poszło nie tak. W każdym razie, postanowienia noworoczne na pewno od tej pory streamy będą regularnie, przysięgam, nic nigdy nie wypadnie. Oraz inne kłamstwa, które mam sobie każdego dnia, żeby poczuć się ze sobą nieco lepiej. A ostatnim razem był omawiany ślub Serenoi. I w związku z tym musimy się oddać do wioski Eroserczyków, żeby omówić kwestię sukni ślubnej. ようこそ お越しくださいました. セレノワ様, フレデリカ様. No i przynajmniej jesteśmy porządnie witani, a nie coś na zasadzie co, proszę mi tu nie przychodzić. Spotkamy Jerome'a Lesmiego, w przywódcy wioski Jerzeczeków na terenach Wolfortów. Ma on pośród swoich ludzi wielki szacunek. Ważne, że nie jest kompletnie nienawidzony, bo jakoś doświadcza jego charakterze przynajmniej. A dziękuję, dziękuję. Arigato. Kore kara mo Wolfortu no tami toshite waga ie o sasaete moraitai. Mochiron desu. Sendai no Shimon-sama wa warera no onji. Dla tych, którzy nie pamiętają, Rozerczycy uciekali przed prześladowaniami i ojciec Seno i pozwolił im osiedlić się na swoich ziemiach. Co, biorąc pod uwagę, że uciekali z teokracji, może być uznane za świętokradztwo i w ogóle, ale póki co nie wyniknął z tego żaden, powiedzmy, jakiś poważny konflikt. Wiadomo, tam jakieś tam naciski, nie naciski, ale konfliktu zbrojnego sens stricte być nie było. Nie znasz na projektowaniu, ale to nie brzmi jak jakiś specjalnie duży problem. Wisiorek będący pamiątką po zmarłej matce. エスフロストにたどり着いた縁あって仙台総帥に見染められ私が生まれましたですが日の当たる立場ではなく私を産んだ後ハイサンドに送り返されそこで亡くなってしまったのです大切な形見なのですねジェロム. Wyobraźcie sobie mieć pełną rodzinę w JRPG-u. Absolutnie nie do pomyślenia. Tak mówiąc w 100% szczerze, to ciężko mi tak z głowy wymienić jakiegokolwiek JRPG-a, w którym mamy przez całą grę oboje rodziców protagonisty. Pewnie jakbym się dłużej zastanowił, to coś bym znalazł, ale tak na szybko... No nie wiem, nie przypominam sobie. Epoki robi Sapphire Emerald. Pokemony się nie liczą, chociaż zazwyczaj też i tak mamy tylko matkę. A ojciec jest cholera wie gdzie. Ale przynajmniej... Nie... W
czwartej generacji też nie było ojca chyba, a dalszej generacji za cholernie nie kojarzę. Zaznaczę też, żeby i tutaj podczas wojny Soli i Żelaza był uciec od okrucieństwa Heizand. I potem zyskali teraz dzięki ojcu Serenoi. Co możemy odpowiedzieć? Zabilibyśmy na miejscu naszego ojca samo, bo musimy pomagać tym, którzy są w potrzebie. Że mam nadzieję, że pewnego dnia nie będą musieli być chronieni i że mam zamiar dotrzymać się tej ochrony, aby te ziemie były dobre dla tutejszych mieszkańców. Do tego nie jestem rodziców, ale nie będzie dane ci ich poznać. Zawsze można zadać jeszcze lepszy plot twist. Protagonista ma rodziców, ale tak naprawdę nie są to jego rodzice. Zrobiłbym na miejscu mojego ojca to samo. Trzeba pomagać biednym, prześladowanym. Nie było ogłoszenia, że my robimy streamy, rozpoczął show. Ja generalnie u Sewika się nie ogłaszam, bo tak się ze sobą dogadaliśmy, że to jest jego kanał i tam on się jako tako ogłasza, tam jakieś klipy i tak dalej mogą latać, ale ogłoszenia jako tako sensacji to nie ma. Więc u mnie bardziej trzeba polegać na tym, że istnieje harmonogram. Albo jeżeli ktoś po prostu woli pamiętać, to taki sobie następca się do 18, sobota 17. Czasami jakoś losowo mi coś odbije i stwierdzę sobie, że walnę sobie jakiegoś losowego streama, bo nie nic lepszego do roboty. Ale ostatnie czasy to jest bardziej wyjątek niż reguła. Lord Simon zaoferował im ochronę bez względu na ich pochodzenie. Jego dobroć jest nieskończona i będą skłonni to odpłacić. Kitku. Czy mogę pogłaskać, Kitku? Nie wiem, czy mogę pogłaskać, ale może mi zawsze zamruczyć. Mamy jeszcze parę przedmiotów do znalezienia. Moja ulubiona część to zawsze szukanie tych wszystkich przedmiotów, które gdzieś tam sobie delikatnie się świecą. I za cholerę nie widać, gdzie dokładnie. Tu na przykład coś widzę. Kitku są. Ej. A co jeżeli ktoś jest Team Pies? To żadna zabawa, zostać cały czas w wiosce. Chcę iść się bawić gdzieś indziej, ale mam 7 wojek, idę gdzieś za daleko. Biorąc pod uwagę, jak często słyszałem rzeczy typu dziecko poszło się bawić same i potem nie wróciło, to absolutnie się nie dziwię. Cześć, Dziewik. Niedawno gdzieś właśnie słyszałem... Ktoś opowiadał mi taką historię, że jak był małym brzdącem, to... był na wycieczce klasowej i tak zatęsknił za domem, że uciekł w stronę autostrady i zaczął iść w stronę autostrady do domu. Iść wzdłuż autostrady. Do domu. Po prostu jak tu usłyszałem, to miałem takie... Jezu Chryste, dzieci. Najgorsze jest to, że absolutnie jestem w stanie sympatyzować z tym. Po części. Bo swego czasu, jak też byłem na jednej ze szkolnych wycieczek i bawiliśmy się w podchody czy coś takiego, to jak gdzieś tam się skryłem w jakichś krzakach czy czymś, tak żeby zaskoczyć ludzi w ogóle. I ludzie sobie poszli, a że byliśmy gdzieś tam w środku lasu, to kompletnie ich zgubiłem i nie miałem zielonego pojęcia, gdzie wszyscy się podzieli. Też jakimś cudem udało mi się wyjść, to nie... Wiadomo, autostrada to nie była, ale jakaś taka typowa dwupasmówka czy coś i też tak stałem sobie w okolicy tej dwupasmówki. Taki mały tam, nie wiem, 9-letni brzdąc tak sobie stał i kompletnie nie wiedział, co zrobić.
tego wszystkiego powiem szczerze, że nawet do końca nie pamiętam, jak to się stało, że dotarłem tam, gdzie trzeba, czy ktoś zobaczył, że dzieciak stoi przy ulicy i go zawiózł, czy w końcu mnie znaleźli. Powiem szczerze, że nie pamiętam tego. Ale wiem, że taka sytuacja jako taka miała miejsce i zawsze mi trochę głupio, że tak się stało, ale jednocześnie jest to coś, o czym można kiedyś tam mówić, o czym pamiętać. Więc to możemy odpowiedzieć Jackowi, że jak będzie starszy, to będzie mógł pójść dalej, a wtedy sami możemy go prowadzić po naszej demo. W tej wiosce jest wiele zabawy i na pewno twoja mama by się ucieszyła, gdybyś zajął się łowiectwem albo rybactwem. To dlatego, że jesteś dla niej bardzo ważny i musisz jej słuchać. Jesteś dla niej bardzo ważny. Trzeba się słuchać rodziców, powiedział żaden dzieciak nigdy. Spokojnie, będziesz w tej wiosce na zawsze. Chyba. Tak zwane kopium w tym momencie. Jedna rzecz, która mnie zawsze denerwuje, że jak tak sobie chodzę, to bardzo często te elementy takie latające, powiedzmy, te jakieś pyłki, nie pyłki, czy co to jest, tak mi migają i mi się zawsze wydaje, że to jest jakiś przedmiot, aniżeli po prostu coś tam latającego. I się zastanawiam, czy ja jakiś przedmiot ominąłem przypadkiem przez to? Atlus nie zapomniał Persona 1, Persona 2. A propos, słyszałem plotki odnośnie tego, że jednym z dużych projektów, które Atlus twierdzi, że ma przygotowany na najbliższy rok, jest Persona 3 Remake. Nie, jeżeli myślicie, że Atlus pamięta o starych Personach, to się mylicie. Dzisiaj bawią się we wchodzeniu po drabinie i w udawaniu stróżów. Gorzej, jak ktoś napada, się pojawi. Najwyżej się skończy jak płakanie wilka, czy jak tam się ładnie po angielsku zwało. SMT-1-2 też gdzieś zaginęło. Czy SMT-1-2 ma w końcu taką ładną, oficjalną angielską wersję? Bo mam ochotę powiedzieć, że tak, ale jednocześnie jestem niemalże pewien, żebym skłamał. Albo że przynajmniej jedna z tych gier ma jakąś wersję telefonową albo kidiabę. Parę srebrników. Co da na celi tam 10. Właśnie tutaj myślałem, że coś mi mignął jakiś przedmiot. Czy mamy jeszcze jakiś domek, który możemy odwiedzić? Tak, real quick. Tutaj Frederica ogarnia rzeczy z suknią związane. Tutaj do żadnego z tych domków nie wejdziemy. Można sobie wyżej po drabinkach wchodzić. Chyba zobaczmy w takim razie, co wymyślili z tą suknią. W tak zwanym międzyczasie. O, jesteś księciem, nie możesz nigdzie się ruszać. O. O, to już mi znacznie rozsądniej. Roland dostał za zadanie nadzorować wspólny projekt kopalniany. Zabierając pod uwagę, że chciał mieć jakieś tam relacje z innymi krajami, to jest jak najbardziej wszystkim na rękę. Górnictwo to niewdzięczna praca?
Nie wiem, ja jak słyszę, jak płacą górnikom jako taką u nas w kraju, to nie powiedziałbym, że to jest bardzo niewdzięczna. Zresztą też już ostatnio widziałem, że górnicy planują kolejny strajk. To jest zawsze ta jedna rzecz, która mnie zadziwia w tym kraju. Nikt nie potrafi nic wywalczyć z strajkami. Kompletnie nic. Kompletnie nikt, kompletnie nic. Zastrajkują górnicy i zwalczą sobie dosłownie wszystko. Znaczy, tak żeby nie było, ja absolutnie rozumiem, skąd się taka sytuacja bierze, bo jednak węgiel stanowi dla nas bardzo ważną część przemysłu, ekonomii i tak dalej. Tylko jednak wciąż jakoś to trochę gdzieś tam w serduszko boli, że na przykład tacy nauczyciele nie są w stanie sobie wywalczyć normalnych stawek. Takich, żeby rzeczywiście ktoś chciał być nauczycielem. Bardzo mi się podoba to, co sugerujesz, Daganie. ずっと危険な現場に立ち、俺たちを指揮してくれた。おっしゃる通りにいたします。 頼む。 総帥にはすでに報告の手紙を出した。 私がエスフロスト最小になった暁には、この場の全員に熱く報いると約束しよう。 Pamiętacie, jak to miał być wspólny projekt? W którym wszyscy będą się dzielić tym, co znajdą i będzie to znak pokoju między wszystkimi krajami? Dzięki, Dragon. Najwyraźniej to, co odkrył, musiało być naprawdę wielkim przełomowym odkryciem, że chce ryzykować aż tak bardzo. Gustadolf też nie przebiera w środkach i szpieguje Dragana tak na wypadek, jakby ten coś zamknął. Dragon przy okazji próbuje grać na dwa fronty, z tego co twierdzi Gustadolf, że jeżeli on nie przystanie na propozycję Dragana, to ten ostatni uda się do Glenbrook. Całkiem rozsądne. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że mowa o władcy, to podejrzewam, że są metody radzenia sobie z tego typu sugestiami. Z jakiej strony też tak jak Gustadolf mówi, że jeżeli to jest naprawdę na tyle przełomowe odkrycie, a mówimy o kraju, w którym liczy się najbardziej to, co osiągniesz, to czemu miałby nie dostać się pozycji premiera? Jeżeli szpieg dostaje awaryjne rozkazy, to co najmniej nie brzmi za dobrze. Dobra.
私とグリンブルクを計りにかけるとは愚かな男だ。決定を下すのは私だ。邪魔をする者は全て排除する。Innymi słowy, Dragon właśnie podpisał na siebie wyrok śmierci. Przynajmniej tak to póki co brzmi. Naszej wioski, w której przebywamy, Cedrico przybywa zaś Roland. Prawdopodobnie właśnie w kwestii tej propozycji, o której było rozmawiane wcześniej, nadzorowania kopalni. しました。衣装の採寸終わりました。望み通りの衣装。No ile można mierzyć? Ja nie wiem. Tak poważnie mówiąc, to nie wiem, ile może zająć się mierzenie, żeby dokładnie uszyć taką suknię. Bo nie miałem jak tylko okazji nigdy być w takiej sytuacji, gdzie nawet czekałem na kogoś, kto wykonywał taki pomiar. Więc nie wiem, czy to jest coś, co rzeczywiście może trwać na tyle długo, że aż trzeba za to przepraszać. いた Czy Glenbrook to na tyle małe królestwo, że w czasie, kiedy robili pomiary Frederiki, Roland zdążył tutaj przyjechać? Znaczy, ja wiem, że światy JRPG-ów zazwyczaj są relatywnie niewielkie, ale... Come on! Wolfhard城の者から 皆様がローゼル村へ向かわれたと聞きまして。何かありましたか？父上からノゼリア新鉱山の視察を仰せつかったな。一緒に行かないか？あ、それはもうね。それは狙ってもない。ぜひ。I tak nie przecież nie mam nic lepszego do roboty jako, nie wiem, głowa rodu czy coś. はい。共同採掘の調整役として。I to nie jest tak, że naszą robotą też jest nadzorowanie tych kopalni czy coś? Nie. 外遊で買ったお土産も渡しましょう。これを機にドラガン殿とも親交を深めたい。才能のある面白い男だそうだな。そうです。大将タレントバンドはペンの。としている豪気な方です。彼のことは道々お話ししますよ。決まりだな。すぐに出発しよう。では花嫁衣装は式までに必ず。よろしく頼む、ゼロム。Opuszczamy więc wioskę i drogę do kopalni. Tego jeszcze się upewnię, czy nie będziemy czegoś pomijać. No, co mówiąc, ciekawe, skoro my nadzorujemy tę kopalnię, to jak Dragan chce, powiedzmy, ukryć całą sprawę? Bo właśnie też było o tym mówione, że on planuje jako tako nie mówić o całej sytuacji, tylko cokolwiek tam znalazł, planuje wywieźć do Esfrostu czy ki diabeł. Ale czas się przekonać. Sate, Gustadorfu a do oderka. Bokno joki o nomuska najhastaga. Nie, na twoim miejscu zacząłbym chodzić w kamizelce strzałoodpornej. Kiosisari tabaiwa, chichiwe to renkie srychcio gar. Jokio hokokuste okaneba. ドラガン様、王都からロラン王子が参られました。何？大事だよ、ガンタン。これはロラン王子、ウォルホート家の皆も揃っていらっしゃるとは何かあったのですか？A w końcu nadzorujemy tę kopalnię, możemy chyba sprawdzić, co tam się dzieje w miejscu, które jest pod naszym nadzorem, prawda? 突然すまない、ドラガン殿。父に命じられて。Tak długo jak nie będzie się to kończyć tak jak w Orlenie, to chyba nie będzie problemu, prawda? Sorewa. Arigatou gozaimasu. Koin tachi mo yorokobu desho.
採掘は順調ですか？ええ、何も問題はない。A jesteś pewien, że nie masz tam czegoś, co nie jest problemem do zaprotestowania? Właśnie, czy Dragan byłby aż tak zainteresowany prezentami ze Sfrostu? Ale biorąc pod uwagę, że od jakiegoś czasu przebywa tutaj, to może być to taki coś, co może mu się spodobać właśnie dlatego. しばらくお国を離れている。故郷の味が恋しいのではと思いまして。まさにこいつの味を夢に見ていたところなんだ。何より嬉しい贈り物だよ。Chłopca dosłownie śni o serze. Holy fuck. 喜んでいただけてよかった。Kogoś jeszcze niedawno widziałem, kto miał bardzo intensywny serowy fetysz, ale nie pamiętam gdzie i kto to był. 悩んで選んだ甲斐がありましたね。ドラガン殿は時代を作るのは常に熱意ある若者だと言ったそうだな。いや、俺も同じ思いだ。ノゼリアの未来のために力を合わせていこう。そう、新しい時代は近い。時が来れば国の枠を超えて協力をお願いすることになるかもしれません。その時は私も喜んで協力します。では採掘現場を見せてもらおうか。Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Zobaczmy, co tam się kopie. 先日坑道の奥で落盤が起こりまして、そちらへの立ち入り。Czemu nas się zawalił, powiadasz? そうか。しかし先ほどは問題は起きていないと言っていなかった。Wszystko się kopie normalnie, poza zawalonym tunelem. Wszystko jest okej. 今はまだ落盤は爆裂岩の影響ですか？ええ、まあ岩盤を吹き飛ばした時の威力が強すぎて。爆裂岩とはそれほどのものか。一体どうやって作るの？Tajemnica państwowa? それはエスフロストの機密。詳細はご勘弁いただきたい。しかし爆裂岩の重要な材料の一つが塩であることはお教えしましょう。なんと塩が。Czy to by nie oznaczało, że cały ten interes jest bardzo drogi? Dopiero co wróciliśmy ze Sfrostu, gdzie wszyscy się zarzekali, że sól jest idiotycznie droga. Boję się w takim razie zapytać, ile kosztuje wydobywanie. W sumie to całkiem zabawne, że efektywnie wydobywają żelazo kosztem soli. Potęga soli. To coś idealnie dla mnie. Wspaniały tom. Sól jest tak potężna, że aż to spierdala gardło w nowy rok. 100% potwierdzone info. Soro higa kureru. Honkaktekina shisatsu wa asu ni shimasen ka? そうだな。すぐに宿泊と艦隊の用意をさせます。しばしお待ちください。Trzeba się wkurzyć na game, można stworzyć niebezpieczną bombę. A tam. Zależy, co jeszcze dokładnie jest potrzebne do stworzenia takiej bomby. Dobra, zobaczmy w sumie tak z ciekawości, co jest napisane w tych. To będzie w notesach raczej. Sól jest składnikiem niezbędnym dla przeżycia ludzi, ale nie służy tylko do jedzenia. Ma też wiele zastosowań poza kuchnią. Zawiera też sobie moc zdolną zmienić świat takim, jakim go znamy. W tej książce ja, Dragan Esfrost, zapisałem wyniki moich badań z archiwów Wielkiego Księstwa. Jest to kulminacja wszystkiego, co nauczyłem się ze starożytnych tekstów Starej Nozeli. Na przykład, że solenie jedzenia to idealny sposób, żeby je przechowywać, ale z powodu tego, że sól jest bardzo droga, to na większą skalę jest to nieopłacalne. Gdybyśmy mogli przechowywać duże ilości pożywienia,
mogło być łatwiej podróżować na dłuższe dystanse albo wyprowadzić handel w większych ilościach. Możliwe, że dzięki temu można by było nawet zwiedzać do tej pory nieprzemierzone głębiny pustyni Heizand, albo popłynąć za wielkie wodospady na południu. Sól jest jeszcze bardziej przydatna w kwestiach medycznych. Moi poprzednicy użyli tyle soli, ile tylko posiadali, aby przeprowadzać różne eksperymenty. Pomimo, że braki soli sprawiają, że jest to prawie niemożliwe, żeby zastosować ich znaleziska, dowiedzieli się, że sól można wykorzystać przy produkcji lekarstw. Jak również materiałów takich jak skóra czy szkło oraz przy hodowli zwierząt. Ich badania wskazują też, że można je wykorzystać do tworzenia materiałów wybuchowych. Wraz z postępami badań wiesz, że można osiągnąć jeszcze dalszy progres, aczkolwiek zobaczymy, czy badania w ogóle będą mogły iść naprzód, biorąc pod uwagę, że sól znajduje się pod żelazną pięścią Heizand. Jednakże nie możemy się załamywać i musimy liczyć na to, że sól pomoże pomóc Nozeli. Ktoś musi oczyścić drogę naprzód, bo inaczej era dobrobytu umrze, zanim jeszcze się narodzi. To, co próbuję stworzyć, jest do tego kluczowe. Potencjał soli jest potencjałem przyszłości Nozeli i tych, którzy tkwią w tej wielkiej krainie. Poświęcam tę książkę wszystkim tym, którzy tak jak ja dążą do nowej epoki i ich pokieruje nas do jaśniejszej przyszłości. Dragon Esfrost. Krótka ta książka. Podejrzewam, że dokładnie jest tam jeszcze trochę rzeczy poopisywane jako tako, ale podmieszkować tak mogłem. Po pierwsze, Primo, czy widzimy, żeby coś tu leżało? Znają, że się coś tu leży, tylko ja tego nie widzę. Popytajmy górników, co się dzieje. Żelazo, które tutaj zostanie wykopane, będzie wysłane do konsorcjum. Chcą je spisać, mieć w księgach takich, to jest solo i ze wszystkim innym. Ta kopalnia jest pod zarządem Klarosa, który jest w stanie sprzedać dosłownie wszystko. To musi być prawdziwy talent. Chciałbym tak potrafić, że czego się nie dotnę, to mogę to sprzedać. Aż zobaczmy te notki. Czy będzie coś ciekawego? Najpierw przeprowadzono badania geologiczne. Wysokie prawdopodobieństwo znalezienia wysokiej jakości złóż żelaza. Może być on zakopany głęboko pod skałami, ale za pomocą materiałów wybuchowych może być możliwe wykopanie go. Potem rozpoczęto próbne wykopki. Próbne wykopki za pomocą materiałów wybuchowych się powiodły, odkryto rudę żelaza. Następnie rozpoczęto budowę szybu kopalni. Rozpoczęto wydobywanie żelaza. Wielka ceremonia otwarcia wielkiej kopalni na celi. Odkryto skały twardsze niż się spodziewano i za pomocą materiałów wybuchowych przebito się dalej. Czyli nie wiem tak naprawdę nic więcej poza tym. Czy może jednak chcesz mi powiedzieć, co tam znalazłeś? Nie, goddammit. Dlatego po cichu liczę, że jak pogadam z górnikami, to któryś coś może powie. Nasi górnicy z Glenbrook próbują się uczyć esfrostańskich metod, zabierając pod uwagę, że esfrost ma głównie doświadczenie z kopaniem, to jak najbardziej ma sens. A tutaj dalej mogą przejść tylko górnicy. W sumie jest to w jakiś tam sposób bezpieczeństwo, no bo jeżeli rzeczywiście tunel się zawalił, to byłoby bardzo okropnie, gdyby wpuścić tam głowy rodów, księciów i tak dalej, żeby tunel znowu się zawalił. Więc absolutnie zrozumiałe jest, że nie przepuszczają dalej. Znaleźliśmy Vangelskarf, który jest
przedmiotem, który daje nam pierwszą akcję. Kto może chcieć pierwszą akcję u mnie? Hewlett może? Blind zawsze w cenie. I w sumie jak już przy tym jestem, to komuś mogę dać 50 do HP-ków. Nie mam generalnie postaci, które muszą przeżywać zazwyczaj. Niech będzie Roland. Mam pierwsze spotkanie, to panem. Siemanko. Akurat wpadasz na segment zwiedzany, że tak to ujmę. Ta bogato użyłe żelaza, jeszcze czego? Wszystko tutaj powinno być dzielone między wszystkimi, a nie tam się to świeci. Mógłbym się, że widziałem, że coś się świeci. Tak, dobrze widziałem. Dawaj. Kamień. Nasze przekonania wzmocniły się po tym, jak znalazłem kamień. Żyć nie umierać. Chcę jeszcze do Benedykta zajść, bo widzę, że kolega Benedykt ma jakąś sprawę do omówienia. Pomimo tego, że użyto materiał wybuchowych i w wyniku tego zawali się tunel, górnictwo odbywa się bez przeszkód. Prowadzenie kopalni, w dodatku takich, w której pracują trzy narody, nie jest łatwe i to, że nie ma tutaj żadnych niepokojów, to znak tego, że Dagan potrafi dobrze przewodzić. Przypuśćmy więc, że to my prowadzimy całą tą działalność i zdarza się incydent. Nie pojawia się konfident, tylko po prostu incydent. Nie wiem, czy obecnie kolega Benedy. Come on! Jak to było? 9.34? Czy tam ile było? Jeżeli wydarzyłby się incydent, to co byśmy... Jak byśmy zareagowali? Biorąc pod uwagę, że to wspólna działalność, spróbowałbym rozwiązać to pokojowo z udziałem Hyzantii z Frostu. Wolałbym najpierw wstrzeć o sytuacji od górników, ponieważ wydawanie rozkazów na ślepo doprowadzi tylko do chaosu. Chciałbym przeprowadzić śledztwo dotyczące przyczyny i znaleźć strony odpowiedzialne. Nie chcę, żeby między naszymi krajami były jakieś złe relacje. Śledztwo zdaje się najosobniejsza opcja, szczerze mówiąc, bo to jest coś, co może wyniknąć ze śledztwa, jak dla mnie. No bo to jest taka odpowiedź, że no jakoś to ogarniemy, ale bez żadnej wiedzy, tak? Więc taki trochę... No dobrze, ale jak? Co możemy im powiedzieć? No wydarzył się wypadek, bardzo przepraszamy, że to się przytrafiło na naszej warcie. Jeżeli przeprowadzimy śledztwo, to przynajmniej możemy powiedzieć, że no wiemy, co się wydarzyło i nie dopuścimy, by to się powtórzyło. Biorąc pod uwagę, że sam Dagan już powiedział, że kopalnia się zawaliła, to z pewnością będzie nam dane spotkać się z sytuacją, gdzie w kopalni będzie się działo coś niedobrego. Niestety nie możemy się dowiedzieć, co takiego Dagan odkrył w tamtym domniemanie zawalonym szybie. Bo przypominam, że to, że my wiemy, że ten szyb się nie zawalił, to jest nasza wiedza, powiedzmy, zewnętrzna bardziej niż wewnętrzna. My jako protagoniści ewidentnie, no, po prostu nie możemy tego wiedzieć, tak? Bo nas przy tym nie było, a informacje są nam bardzo zdawkowo dawane. Na szczęście nie obyłoby się bez żadnego innego incydentu w kopalni, więc zobaczmy, co tam takiego się zadzieje. Więc mówisz, że cokolwiek co tam ukrywasz sprawia rzeczywiste problemy, Dagan? Czy nie mówisz, że wszystko dzieje się zgodnie z harmonogramem? Czy nie mówisz, że wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem, Dagan? Hime?
God damn it, Dagon. My jako Glamrock jesteśmy zdradzeni o świcie przez esfrostkie władze. Dagon jest zdradzony przez esfrostkie władze. Nikt nie może się dowiedzieć o tym, co tu się wydarzyło. Nie jestem pewien, czy jesteś w odpowiedniej pozycji, żeby wyzywać innych od psów po tym, jak sam chciałeś trochę nieczysto zagrać, panie Daganie. Ale co, ja się znam. Dobra, ważne pytanie za 100 punktów. Ile mamy jednostek? 9, czyli wszystkie. Wszystkie co do jednej. Biedny Erador, który nigdy nie dostaje expa. Porównajcie do Anny. 6 a 3. Smutek. Dobra, zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja. Przede wszystkim jednym z problemów, który mamy, jest to, że Dagon... Kropka. A tak bardziej poważnie to, że Dagon musi przeżyć. A znajduje się obecnie w bardzo niekomfortowym położeniu do przeżywania. Bo mogą do niego strzelać łucznicy. Przeciwnicy są relatywnie niedaleko. Nie może też uciekać w tę stronę, bo z tej strony jest otoczony. Więc będzie musiał uciekać w tą naszą stronę, generalnie rzecz ujmując. Co mi się nie podoba, absolutnie mi się nie podoba, to położenie Jilly, która będzie mi potrzebna nieco dalej. Wolałbym też mieć Federikę bardziej z tyłu. I wtedy Anna może być nieco bardziej z przodu. Ona nie jest też lordem, tak to by powiedział. Ona jest bardziej taka... Małomówna, o, to jest lepsze określenie. A dobra, Erador. Ta flanka jest skazana na śmierć, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Erador nie przeżyje więcej niż 3 hitów, bo ma za niski poziom. A Rudolfa nie wierzę, że ostrzeli ich na tyle szybko. Mógłbym co najwyżej. Jakbym się bardzo postarał, to może mógłbym gdzieś tę pułapkę postawić, tylko nie wiem, czy oni jej nie obejdą. Za mną ja zawsze się śmieję też, że ona za cholernie wygląda na swój wiek, ale to już zupełnie inna sprawa. Trochę tego edgelordstwa pewnie jej dodaje to, ta szlama, którą ma pod prawym okiem. Ale... Ile ma? Jeżeli dobrze pamiętam... Wojna Soli i Żelaza odbywała się jakieś tam 20 do 30 lat temu i w trakcie tej wojny Anna została uratowana przez Benedykta. Więc prawdopodobnie jest po 30. Tak w bardzo dużym skrócie. Nie jest dokładnie podany. Zresztą wiek postaci w tej grze chyba... generalnie nie jest podawany. Dobra, z ważnych rzeczy, które jeszcze muszę... Dobra, czyli tak, Dagon nie może umrzeć, my musimy pokonać wszystkich, którzy istnieją na tej mapie i nie są nami ani Daganem, chociaż Daganowi też się należy wpierdol za to, co zrobił. Ale to zrobimy my, a nie esfrostrycy. Znaczy, żeby nie było. Ja naiwnie się łudzę, że my to zrobimy. Nie. Ja ogólnie mam wrażenie, że w tej grze jest mało postaci poniżej 20, ale to tak na czuja, bo mówię, wiek nie jest podawany, tak? Zresztą rzadko kto tutaj się zachowuje jak taki typowy nastolatek, więc też o tyle dobrze. Jeżeli zakończymy turę nie ruszając się ani nie wykonując żadnej akcji, to... odrobinę skróci się czas oczekiwania na naszą następną turę. Zależnie od tego, czy czego nie użyjemy, to odpowiednio w ilość procent.
Jeżeli się nie ruszymy albo nie użyjemy komendy, to jest to 10% za obu, to się po prostu sumuje. Ma to sens. Czasami to ma tym bardziej sens, bo czy ja naprawdę stąd nie mogę strzelić? Holy fuck. A teraz tak, z tego co pamiętam, tarczownicy mają relatywnie słaby atak, 28 i 7 siły. Ty masz 40, tak, i 10 siły, więc plan na dziś jest następujący. Jaka jest szansa, że 89 z 90% nie wejdzie? To jest plus minus 88% szans na to, że 80% szansy. To jest plus minus 80% szans na to, że zblinduję. Jak nie, to będę smutny i zawiedziony. Nienawidzę swojego życia. A tak ja nienawidzi Dagana. Generalnie problem jest też tego typu, że my nie za bardzo w tej chwili mamy jak pomóc tak bezpośrednio Daganowi. Musimy liczyć, że Dagan zdąży uciec, co nie jest oczywiste. To absolutnie nie jest oczywiste. Dobra, jak wygląda nasze obecne położenie generalnie? Pewnie fajnie by było się zająć przynajmniej jedną z flank, zanim przejdziemy do obrony Dagana. Więc spróbuję podejść Anną na tę flankę. I będę liczył na to, że nie zdążą zabić Dagana. A jako, że generalnie nasza pozycja jest raczej z takim nastawieniem obronnym, to wydaje mi się, że mamy dwie opcje tak naprawdę. Mogę albo wszystkich przestawić na tę flankę, żeby spróbować tymi dwoma się zająć, albo próbować trzymać się szyk tutaj i liczyć na to, że coś z tego wyjdzie. Spróbuję na razie się przerzucić na... Aż taki stan tutaj jest za ciasno, żeby były 3 mili postacie. To Rolanda na razie przerzucę o to. Bo koniec końców na pewno będę musiał blokować środek. To tu w ogóle nic innego nie wchodzi we chubę. Dragan? Dragan? Okej. Okay. Ostatnia szara komórka, którą mam mu jeszcze pozostała. Nie jest źle. Dobra, no a może stanąć... Kurde, teraz... Boję się zrobić coś głupiego, bo boję się, że jeżeli stanę tutaj, to Dragan nie będzie mógł przejść, ale chyba on jako sojusznik powinien móc przejść przez to pole. A generalnie tu, gdzie stoimy, możemy być atakowani tak naprawdę tylko od przodu i łucznik może nas od boku strzelić. Więc to jest idealna pozycja do zablokowania całego przejścia. Dobra, moja obecna pozycja wygląda tak, że wolę zbulwarkować Hewlett. I do mnie dobrze, możemy sobie po prostu stanąć tutaj. Czy ty możesz strzelać? Możesz strzelać. Zadasz nawet sensowne obrażenia. I nie ma powodu, żeby nie używać. Biorąc pod uwagę, że mam pełne tepeki. Nie z bardziej badasowych imion protagonistów. Czy badasowych, to nie wiem, ale na pewno ma taki, nie wiem, jak dla mnie przyjemny wydźwięk, o tak powiem. Że nie jest to jakiś bardzo generic imię, z braku lepszego określenia. Dobra, tutaj się zaczynają lekkie schody, bo Erador w tej chwili jest w bardzo kiepskim stanie, jeżeli chodzi o expa łamane na HP-ki. Więc spróbuję trochę mu nabić expa. Na szczęście dzięki Bogu, że istnieje skalowanie ilości expa pod tym względem, bo dzięki temu w jeszcze dwie takie akcje Erador powinien wbić czwarty i wtedy powinien być nieco bardziej wytrzymały przynajmniej. Dobra, teraz tak. Gila zdecydowanie przechodzi tutaj. Nie ma dyskusji. Gila leczy Dagana. Mam dosłownie jedno zadanie. Dragan musi przeżyć. Wszystko inne może iść w chuj. Dragan musi przeżyć. I tego się trzymajmy. Pudło. Dobra. W takim razie...
Czy ja... Mam zasięg, nice. Federica dostała w poziom przy okazji. Spada bez żadnej nowej umiejętności, ale zawsze to coś. Najbardziej mi niepokoi to, że tutaj mamy tak naprawdę grupkę z jakichś 7 przeciwników 4, że jest permadeath. Tylko jeżeli sam sobie wyrobisz zasadę, że jeżeli ktoś mi umrze, to już nigdy niego nie korzystam. Poza tym absolutnie nie, w tej grze permadeath nie obowiązuje. I moim zdaniem gra jest balansowana wokół tego, że permadeathu nie ma. Bo do tej pory jak za pierwszym razem jak przechodziłem grę i jak teraz przechodzę ją na streamach, to chyba nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie stracił żadnej osoby. Spróbujmy go rzucić, to ci znowu 94% niby powinno wejść. Mówię, jak się nimi zajmę, to już powinno być o tyle dobrze, że tutaj będziemy mogli zablokować przestrzeń draganem. Tylko tutaj z kolei jest bardzo nie, ja mogę atakować. Myślałem, że będzie za wysoko, żebym mógł lansą atakować, więc nie, jest okej. Okay. I mówię, wydaje mi się, że tutaj będzie musiał głównie Serenoa to wszystko blokować. O mój Boże. To się źle skończy. Jak to wygląda w turach? Piąta. Ten z dwójką to jest healer. Tak, to jest healer. Czy ktoś może zabić Dragana zanim nastąpi jego tura? Nie. Więc chciałbym wierzyć, chciałbym naprawdę mocno wierzyć, że Dragan nie zabije niczego głupiego. Będę naiwnie się łudził, że Dragan nie zabije niczego głupiego. Ja chcę stać tutaj, bo to jest bardzo dobre miejsce do blokowania. Oni się tam będą delikatnie leczyć, ale... Mówię, na chwilę obecną jestem na etapie, gdzie chcę ogarnąć w miarę możliwości flanki, a dopiero potem myśleć o tym, co dalej. Dobić go to chyba nie dobije, więc... Wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli podejdę tutaj i spulwarkuję SNOS. Skoro i tak ma mi robić za tanka na chwilę obecną, to chcę, żeby rzeczywiście mógł tankować jako tako. Dragan, uciekaj. Błagam cię. Dragan! Dragan! Okej. Okay. Absolutny szalenie wziął i uciekł. Te Mighty Strike'i bolą na tym etapie. Zresztą... Ja często mówię, że coś jest na przykład na etapie gry. To też nie do końca tak działa, bo to wszystko boli niezależnie od etapu gry. Ile zasięgu mają twoje pułapki? 1-4. Kolec mnie trochę, żeby spróbować pomóc Raderowi trochę, ale jednocześnie... Dobra, spróbujmy. Położę tutaj pułapkę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Babel... A, on od tyłu zajdzie, goddammit. Na szczęście tarczownik nie zdaje jakoś specjalnie dużo, więc... To. Tutaj się obejdę akurat, bardziej się osadzę na martwie tak naprawdę. 18 to nie jest źle. Właśnie, co mi przypomina, ja nie mam przyjątków leczących za bardzo Icy Death, to może boleć nieco bardziej. Jup. Zaraz będzie miała Gila turę. I będę naiwnie wierzył, że Dragan nie zabije niczego głupiego w tym czasie. Dobra, anyway, potrzebuję expa trochę. Dobra,
25. Wracając do tego, że wierzę, że Dragan nie zrobi niczego głupiego, to wyleczę Serenoę. Jeżeli Dragan umrze, to jestem kompletnym imbecylem i chcę, żebyście o tym wiedzieli. Ale wierzę, że nie jestem aż tak głupi, jak mi się wydaje, że jestem. Skolcz. Czyli ty mnie zabije tak czy siak. Jak to zrobić? Mogę teoretycznie w tej turze nie używać skolcza. I go zachować i wtedy przy okazji wyleczyć Dragana. To chyba będzie rozsądniejsze. Poczekam, aż więcej przeciwników się ustali pod ładnego skolcza. I przy okazji w pewnym sensie sobie... O Boże! W pewnym sensie sobie gwarantuję, że Dragan powinien to przeżyć. To nie powinno wyjść. Dobrze. Tutaj nie wiem, czy nie najrozsądniejsze, co mogę zrobić, to podejść. Mogę w niego strzelać, czy nie? Mogę. Dobra, został oślepiony. Nice. Jestem teraz ustawiony tak, że nie mogą mnie od tyłu zajść, więc jest ok. Czy on... On idealnie ominął pułapkę. God damn it. Jeden z powodów, dla których nie lubię używać pułapek. Zabiję go na wszelki wypadek, żeby nie mógł mi przypadkiem dziabać. Rzucę trucizną w niego. Trucizna zadaje takie całkiem w porządku obrażenia. Nie mogę się tyłem ustawić, bo łucznik nie strzeli, a to się źle skończy. Dobra. Double Thrust zada sporo. Radę przy okazji dostanie poziom. Tak jak jest powiedziałbym ok, jeszcze jak ustawię się tyłem, żeby mogli atakować tylko tam, gdzie Rudolf jest, to już w ogóle będzie super. Ale oni mogą z tej strony. On trafił przez blinda, holy fuck. Hog die, fuu, zabije, nice. Albo i nie zabije, bo stoi na lodzie. Zapomniałem o tym w danym szczególe. O Boże, i teraz oni też się sami mają turę. Serenoa tego nie przeżyje. A w ogóle ludzie już odsyłają pity? Bo pomyślałbym, że jest jeszcze nieco za wcześnie. Serenoa tego nie przeżyje. Najgorsze jest to, że jeżeli on tego nie przeżyje, to poczuje się wyduchany przez RNG jak zwykle. Ale piękna pułapka. I patrzcie, on teraz wchodzi i strzela w Serenoę. O, nieważne. Wow. To było miłe z jego strony. Ty weź uciekaj. Ale teraz muszę, absolutnie kategorycznie muszę użyć czegoś do leczenia. Czyli najlepiej by było, żeby Benedykt podszedł tutaj i... O, tak zrobił. O-o. Rudolf, nie! O, holy fuck. To nie była 60, której się spodziewałem. Dobra, słuchaj, Jira, odsuń się. Musisz się wyleczyć. Bardzo mi się nie podoba sytuacja, w której obecnie się znajduję. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Nice arrow. Nie ma tragedii. Shao też nie. Wydaje mi się... A nie, nie mogę. Wait. To mi się myli w teraz. A mogę go zabić. To będzie coś. Dobra, teraz Fryderyka będzie miała bardzo ładny skolcz. Ładnioteńki skolcz.
Czemu się czyni? Jeżeli zostaną tak jak są ustawieni, to w następnej turze też będzie miała potrójnego skolcza. Co jest bardzo dużą rzeczą. No dobra, jak to wygląda teraz? Czyjego nie mogę ostrzelić? Senoa być może go zabije, ale stoi na lodzie. Wiecie co? Zrobię chyba to w ten sposób. Teraz Anna zostanie spudłowana. Niestety mogę tylko wziąć go od tyłu tak naprawdę. No i teraz pytanie, jest jeszcze atakować? Teraz ja jeszcze go zaatakuję. Zerknę potem, jak będę miał chwilę. Bąk w plecy. Jedu. Te tarcze koniec końców bolą bardziej niż je pamiętam, że bolą. No, mam pomysł. Ty się cofnij tutaj i się wylecz. Jakie mam szanse, że trafię? 89%, w niego 88%. No nie chcę zakładać, że nie trafię na 88%, ok? Dziękuję. Come on! Po co ja ich oślepiam? Dobrze się wyleczyłem, I guess. Dobra, czy Benedykt jest w stanie zabić tego skurwiela? Tak. I to jest stuprocentową szansą. Więc żegnam. Dostajemy Bird of Prey, które... Z chęcią bym zobaczył, co robi. Ale to I guess, że przy najbliższej... O, martwiące strzały. A to skurwysyny. Boże. No dobra, nie atakuje mnie. To jest pozytyw. Kto potrzebuje leczenia najbardziej w tej chwili? Mogę powiedzieć, że Senoa. Z drugiej strony Dragan. Nie, no, Dragan nie umrze na hita, come on. Widziałem różny bullshit, ale w to, że Dragan tutaj umrze na hita, nie uwierzę. Więc na razie zróbmy to tak. Trochę się o Benedykta boję, biorąc pod uwagę pozycję, w której się obecnie znajduje. Czy mam teraz jakieś miejsce, gdzie mogę dwie osoby trafić? Chyba nie. Mogę co najwyżej tak zeskoczować. A biorąc pod uwagę, że ci opancerzeni żołnierze z tarczami są bardziej podatni na magię, to ich najbardziej się opłaca atakować, jeżeli już mamy pojedynczy cel. Więcej lodowych trzał. Muszę się w końcu zacząć dobierać do tych łuczników jakoś, bo to się też narobi się niepokojące. Boję się trochę o tego tutaj kolegę. Czy ja chcę to zagrać bezpiecznie, czy mniej bezpiecznie? Bo wiem, że on zrobi follow-upa z tym w Orlando, jeżeli ich tak zostawię jako... Właśnie. Bo ile ja im zadam? To nie, to powinien być w stanie go zajść, zanim będzie miał okazję zajść tego podwójny atak. Więc jest okej, bo kolejny sztos. Chyba tutaj bym chciał najchętniej przesunąć, a stąd nie będę miał zasięgu. A to przesunąć się tu i spróbować go oślepić. Nice, wszedł blind. Jeżeli tak zrobię, to on powinien umrzeć. Od poisona w następnej turze. Mogę też podejść tutaj i rzucić poisonem w tego.
Dwie cuda Anny są tak przyjemne w używaniu, Jezu. Yep. O, numer. Nice. I teraz ja powinienem być w stanie go dobić zwykłym atakiem lancą. Bąk. Idol. No i dobra, możemy wtedy... Właśnie, co możemy zrobić? Niech Roland tutaj się przesunie przy okazji. Uniknę jakiejś dziwnej rzeczy. Tak długo jak nie będziesz robił niczego... Czy ja strzelałem posiłki? Not the reinforcements. Moja pozycja jest lekko niekomfortowa, nie będę kłamał. Zróbmy Hawk Dive'a. Zaatakowanie w tej chwili nie zaszkodzi raczej. Nie mogę się odwrócić plecami, bo... Mogę się odwrócić plecami do Benedykta? Nie mogę, bo Benedykt będzie... Może się ruszyć. Dragon Bench musi się wytłumaczyć. Bąk. Au. Realnie ataki, które popychają jednostki, mogą sprawić, że jednostki wpadną na siebie i wtedy zadadzą sobie wrażenie. To zaboli. Au, Benedykt umrze. Holy fuck. Magowie OP. Jedyne co balansuje magów w tej grze to to, że zużywają dużo TP na swoje ataki. Ale spokojnie, jeszcze nie jesteśmy na etapie, gdzie one-shotują. Taki etap jeszcze nadejdzie, nie martwcie się o to. No dobra, czas się brać za łucznika. Przy okazji, biorąc pod uwagę, jak stoimy, to on będzie musiał w jakiś bardzo specyficzny sposób podejść. Dobra, my mamy jedną turę, ale jednocześnie... Nie chcemy podejść do mnie do przodu, żeby mieć możliwość zaatakowania w następnej. A on może strzelać z tamtej pozycji. To nie dobrze. Unlucky, jak to mówią. Okej, czyli ten mag nie ma w tej chwili możliwości zaatakowania. Więc chcę wykorzystać to i go trochę odstrzelić. Ten mag tak naprawdę stanowi 99% moich problemów na chwilę obecną. Biorąc pod uwagę, ile mi zadaje. Przyjedz slam z podłową na szczęście, bo taki stanie na lodzie. No ale z Double Thrustem go nie zabiję. Aczkolwiek muszę użyć Double Thrusta, żeby go zbić do poziomu, w którym mogę go zabić. O tak powiem. Obróćmy się tak, żeby nie mógł mnie atakować. Czy to go... Kurwa! Zdelayuję go. Nawet nie muszę go delayować w sumie. Bong. Jak wygląda kolejność tur? Nie powiedzcie. Bo teraz będzie healer. Kto ma? Dragon tamten. Potem ten mach sobie ucieknie. Szóstka to łucznik. Dobra, i tak nic nie mogę zrobić, dopóki ten. Dopóki nie będzie moja tura. Bo nawet jeżeli chodzi o jakieś rzeczy typu quietusy, o których pamiętam, żeby nie było, to można ich używać tylko jeżeli nasza tura jeszcze, powiedzmy, nie dobiegła końca. A propos, zajebiście. Coś czujesz zaraz. To jest właśnie moment, w którym używam quietusa, bo historia jednocześnie mi poizona na zdejmie. Ale generalnie to nie jest tak, że po wykonaniu akcji możemy go użyć, więc trzeba o tym bardzo mocno pamiętać. Jeżeli chcemy używać Quaitusów, to jest to początek tury i tyle. Kajku
Dobra, czy ktoś potrzebuje czegokolwiek? No Sereno, aby pewnie mógł dostać heala, co? Ty nie możesz tu podejść ze skoleczem rozsądnie, co? Znaczy mu może niby... zachowam go jeszcze. Nie chcę mi się bawić do końca z nimi, więc wezmę ostrzelę tego drobnego maga. Nie chcę ryzykować absolutnie niczego głupiego. Tak powiem. Jeżeli tutaj podejdę, to raczej nic specjalnego mi nie grozi. A przy okazji łupy zgarnę. Czego to jest to nawet złote łupy? Jilla obedwie. Dość mocno, naraz mówiąc. Erador jest dość... w sumie, jak mam to wezmę z... odwrotna kolejność. Najpierw sprint, bo zwiększa mi to movement. A następnie biegniemy. Przy okazji używanie umiejętności typu sprint też daje nam expa, więc teoretycznie jest to rzecz, którą można robić, jeżeli chcemy po prostu odrobinę doświadczenia zdobyć. A wiemy, że nic nie zrobimy. Sprint kosztuje 1 TP, czyli dokładnie tyle, ile się regeneruje, więc... au! Tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Dobra, spróbuję go opóźnić. Pamiętaj, tak, to jeden z tych momentów, w których bardzo się cieszę, że w tej grze nie obowiązuje permadev. Dobra, słuchaj, czy możesz umrzeć? Będę nalegał. Federyce się nie oberwie. Dobra, teraz już możesz walnąć kolcza. Wycofaj się odrobinę. Te sobie shelf healera. Teraz generalnie to już jest bardziej taki etap wykańczania przeciwników, bardziej niż rzeczywiście walka. Bo powiem tak, nie jestem w stanie uwierzyć w sytuacji, w której ja jeszcze tutaj przegrywam tak naprawdę. Jestem w stanie uwierzyć w to, że jeszcze kogoś stracę przez to, że zbyt agresywnie będę grał, ale... generalnie rzecz ujmując, też nie wyznaczałem sobie celów typu, nie wiem, nie będę tracił jednostek i tak dalej, tak więc... nie mam absolutnie problemu z tym, że... któraś jednostka mi z tego czy innego powodu umrze. Healer na szczęście nie leczy. Z rzeczy, które teraz się niestety dzieją, to rada do dominy obrywa, ale nic wielkiego. Weź strzel z kolczem włócznika, bo chcę go dobić w następnej turze, a Rado raczej sobie poradzi z tym shieldbearerem. A tak to mogę jego po prostu dobić. Przyspieszy mi to odrobinę walkę. Zgarnij łupę od razu. Bob. Ty też zgarnij łupę. Przypominam, że niezebrane łupy przepadają, więc trzeba o tym pamiętać. A propos nie zgarnienia tych łupów. Czy zależy mi aż tak bardzo na tych łupach? Nie. Idę po prostu zabić Shieldbearera. Cztery siku dosób, 1500. Trochę materiałów do ulepszania. No nie było aż takie, biorąc pod uwagę, że parę jednostek się straciło, ale... niech będzie. Dobra, to teraz Dragan. Czekamy na wyjaśnienia.
何なんだこれは。なぜここをエスフロスト兵が襲う。こんなことをして何の利があるというのだ。わからん。しかも封印を皆殺しにするなど。まさかこんなことになるなんて。ドラガン殿、何か知っているのですね。隠し事はなしだ。話してくれ。僕が甘かった。 Czy masz przestać moić krytycznymi pozdaniami i po prostu powiedzieć, o co chodzi? Już nie. Ale to była strzała po fakcie. To może teraz chociaż jako swoje ostatnie przedśmiertne słowa wytłumaczysz, o co chodzi. Dragon chuju. Co się dzieje? Ty nawet nie chcesz wyjść, no a co się dzieje? To jest problem, który nie możemy zrozumieć. Nie możemy zrozumieć, że nie możemy zrozumieć. Nie możemy zrozumieć. Dengue! Roland Ouzi, czy uradzisz? Co to jest? Ouzi, White Holmes'owi, tekściu! To eskalowało bardzo szybko. To eskalowało jeszcze szybciej. Pamiętacie, jak mieliśmy brać ślub na dniach? To chyba musi poczekać. Dużo bardziej mnie zastanawia, dlaczego tak szybko udało mi się zebrać armię i zaatakować. Zupełnie jakby się tego przygotowywali. O szczęście posłańca, czy jakoś tak? I zamadana, Doraga. Saisho ni naru yume wa yume no mama owatta. Dou da? Kuyashii ka? Tak jakbyśmy mieli do tej pory wystarczająco mało powodu, żeby nienawidzić Talasa. Taras-sama, mio desu. Kouin dake de naku, ansatsu butai mo zenmetsu shite imasu. 行員どもが死んでいれば問題ない。どの道口封じをするつもりだったしな。しかし、いいからさっさと我が軍の遺体を処分しろ。それが兄さんのために重要なことなんだ。は、ドラガン殿の埋葬は必要ない。焼けにでも食わせておけ。 Wow. Na sam koniec jedna rzecz, która mi się podoba w porównaniu do wielu innych gier, to fakt, że kiedy ktoś rzeczywiście umiera, to nie jest to czyściutka, bielutka śmierć, tylko rzeczywiście zostawia po sobą nawet nie plamy, tylko dosłownie kałuże krwi. Daje takie poczucie, że rzeczywiście shit is real, że tak to ujmę. Save. その日の深夜、
エスフロスト公国軍は何の前触れもなく。Z każdym dniem mam wrażenie, że to królestwo, znaczy ogólnie te tereny są naprawdę niedorzecznie małe, biorąc pod uwagę, że w ciągu jednej nocy armia ze średniowieczną logistyką mogła zaatakować się i znaleźć się pod zamkiem. No biorąc pod uwagę, że praktycznie nic nie wskazywało na atak, to nawet ciężko powiedzieć, że można było zebrać jakiekolwiek siły. Cóż, czasy fajne, lekkie i przyjemne minęły. Przygotujcie się, że z każdą chwilą będzie tylko gorzej. Wydaje mi się, że jeżeli cała armia ta idzie, to arcyksiąże Gustadolf może wiedzieć o tym wystarczająco dużo. Bardzo mi się podoba, że pierwsza myśl na widok armii wkraczającej do swojej stolicy to trzeba złożyć formalne zażalenie, do prokuratury, Jakby nie wiem, co chcieliby osiągnąć. Cała taka armia to nie jest coś, co po prostu nagle sobie idzie, bo stwierdzi, ej, będzie fajnie. To jest zorganizowany atak i to raczej nie bez wiedzy. Bakana, Jezu Chrostona, o to nie jasiło kaketa da to. Gustador, ittai nani o kangaete oru? Legnao kara Shimon dono e no dengon desu. Manga ichi no toki wa Greenbrook o tanomu to. Co może pójść nie tak, jeżeli pozostawimy koronę w rękach kogoś, kto jest chronicznie chory? Heika. Yoroi omote, oto e kyuen ni mukau. Ikemasen, Shimon sama. Semete セレノワ様たちのお帰りを待って止めるな陛下の審議に応えなければアプロポパニエシモン様また発作が誰か異邦使を呼んでくれ Co to za krasnoludki? I mean, nie tyle krasnoludki, co sprite po prostu tak wyglądają. Oni mają takie kapeluszowe hełmy, że tak to ujmę. I tak wiem, że trochę kojarzą się z tymi Stonokrosa. Znaczy, próbował pan się może nie stresować? Bardzo pomaga na wszelkiego rodzaju problemy pseudozawałowe. No, domyśliłem się, że do tych pijesz. A to możemy teraz znaleźć poboczne historie postaci. Możemy je obejrzeć, aby dołączyć nowych sojuszników do naszej sprawy, albo dowiedzieć się więcej o tych, którzy już do nas dołączyli. I tak jak wcześniej mówiłem, to kto tam się może pojawić, zależy od tego, jakie są nasze przekonania. I część z postaci odblokowuje się dopiero z postępami fabularnymi.
Mamy teraz historię młodego kowala. Tego samego, który przebywał u nas wcześniej w obozowisku. Serenoa-sama, gościa i tadaki, arigatou gozaimashita. Shire ni tsukiawasete shimatte, kyoushuku desu. Za każdym razem jak widzę, jak zaprojektowane są tutaj te granice mapy, to trochę mnie to jednak bawi, bo tak jakby wychodzimy z pustki, a tam na dole mamy tą mapę, po której możemy się przemieszczać między scenkami. Że to nie jest tak, że powiedzmy tam jest jakiś koniec jako taki, tylko że pod spodem jest taka zwyczajna mapa. Na smęc wydaje mi się, że te kasenki, o ile zostało powiedziane, że one są niezależne, znaczy one są trochę zależne od postępu fabularnego, tak część z nich ma dużo więcej sensu, jeżeli odgrywa się je w jakimś chapterze albo w jakimś momencie jakiegoś chaptera. Tutaj na przykład już mamy mówione, że są żołnierze SOS-u i że mogłoby to stanowić problem, pomimo że dopiero co teoretycznie mamy jeszcze nie do końca jasną sytuację. Jak wielu innych na wojnie. Grimbrukの兵士だ. Sフロスト兵にやられたのだろう. Najgorzej. Na to złamane ostrze? To też nie do końca jest tak, że lepiej wykonane ostrze mogłoby mu pomóc. W dodatku nie wszystko da się załatwić umiejętnościami, że się tak wydarzy. Zwłaszcza jeżeli mówimy o wojnie z krajem, który ma dużo większe doświadczenie w obróbce żelaza niż nasz jako tako. Bo przypominam, że Essos jest tym krajem, który od zawsze miał żelaza jako tako. I jest to ich główny towar. Kazuya's life, what can I do? I didn't understand the reality. What is the war? I didn't understand the responsibility of making weapons. I'm a weak man. But I want to face the reality. So, please, please. Panie, możesz skupić się na kowalstwie? Skup się na tym, co potrafisz. Nasz kowalejny twierdzi, że więcej nauczy się na samym polu bitwy, dzięki temu łatwiej mu będzie, powiedzmy, poczuć, co broń musi mieć, żeby była efektywna. Nasz kolega zwie się Jens Macher. Bardzo mocno niemiecko brzmiące nazwisko. Jest to młody kowal pracujący w obozie Wolfortów i nie broni, której nie jest w stanie wykuć. Postanowił stanąć na polu bitwy raz zresztą z swego domu, aby zrozumieć, jak to jest żyć i umierać od ostrza Jessend. Jensend. Korekarawa. Anatano tameni tchio furuimas. Nie dołączę do naszych sił. Jeżeli chodzi o jego umiejętności, to jest on takim z braku lepszego określenia ich inżynierem, mechanikiem. Ma sens, biorąc pod uwagę, że jest kowalem. Jego głównym zadaniem jest stawianie pułapek, wieżyczek i drabin.
Oczywiście może też walczyć atakując, ale bardziej jestem takim rzeczywiście inżynierem pola bitwy. Ja przy pierwszym przejściu z niego za wiele nie korzystałem, ale jednocześnie z tego co wiem, jest sporo map, gdzie używanie Jensa jest bardzo, ale to bardzo silne ze względu na to, że jednak z jego pułapek wyrzuca przeciwnika o ileś tam pól obok, co w sytuacji, gdy mamy dużą różnicę wysokości, potrafi zadać ogromne obrażenia, a przy okazji siłą rzeczy będzie pasować to wtedy. Jeżeli chodzi o same umiejętności, które nasz kolega Jens ma teraz, to właśnie to, co mówiłem, czyli Spring Trap, która sprawia, że przeciwnik na nią wejdzie, zostanie odrzucono 5 pól. Może mieć maksymalnie 3 takie. Oraz drabina. Z tego co widzę, drabina może mieć maksymalnie 10 jednostek wysokości, czyli nie możemy robić Bóg wie jak wysokich drabin i może mieć tylko jedną na raz. Pamiętając jednocześnie o tym, że generalnie wysokość skoku postaci to jest gdziekolwiek między 2 a 3, to jest sporo miejsc, gdzie drabiny rzeczywiście okazują się nieodzowne. Resztą umiejętność na razie nie możemy sprawdzić, bo dopiero później, jak już to będzie odpowiedni poziom, to będzie taka możliwość. Ale też warto odnotować, że Jens jest pierwszą z postaci, które dołączają do nas na drugim poziomie, jeżeli chodzi o klasę, i dlatego też widać, że ma już 4 punkty technik dostępne od samego początku. Więc teoretycznie, gdybyśmy go używali, to nie musimy go awansować ten pierwszy raz jako tako. Takich musielibyśmy to zrobić całą resztę naszej drużyny. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na ulicach Teliora. Biorąc pod uwagę, że Teliora jest przy samej granicy, to podejrzewam, że mają znacznie gorszą sytuację niż w samym zamku, chyba że zostało to po prostu ominięte i całe armie udały się do stolicy. To oni tego nie wiedzą? Jeżeli sam Gustadolf idzie z całą tą armią, to w ogóle już nie ma chyba żadnej możliwości, żeby to nie był zaplanowany, skoordynowany atak. Okej. To nie wygląda jak człowiek, który jest skłonny nam pomóc. Z drugiej strony, jeżeli teraz nie pójdziecie, to nie będzie jak obronić królestwa. To zdecydowanie wygląda jak ktoś, kto chce wykorzystać okazję, tak jak poprzednio Dragon, grać na dwa fronty. Chociaż tutaj ciężko mówić tak naprawdę o graniu, biorąc pod uwagę, że kolega praktycznie od samego początku nie próbuje grać na nasz front. My teraz zakradniemy się ukrytymi ścieżkami do pałacu. O mój Boże, kojarzę to. To nie będzie fajne i zabawne. Chciałbym, żeby Anna była tak silna w normalnych walkach. Chciałbym, żeby Hewlett była tak silna w normalnych walkach. Znaczy wiem, ataki zaskoczenia i w ogóle, ale... Come on. To ty się opiekujesz do Landek, nie wiesz takich rzeczy? Tylko
俺たちの前に使われた形跡はなかった。A takie wskazanki zdaje 999. Biorąc pod uwagę, jak wyglądają numerki w tej grze, to raczej wystarczyłoby to na wszystko, jak leci. Nie jest to jedna z tych gier, gdzie skalowanie odbywa się jakoś absolutnie w nieskończoność. Jest trochę wykładnicze, ale nie aż do tego stopnia, jak wielu innych gier. すでにここは敵地だ。周囲を探りつつ慎重に進むぞ。Tak, możemy na razie zwiedzić tę lokację i zobaczyć, co się tutaj dokładnie stało. Prawdopodobnie będą w sali tenowej. Ma to sens. Ja to już z przyzwyczajeniem próbuję ściskać w prawy trigger, żeby szybciej biegać. Czy nie możemy go, nie wiem, wyleczyć? Jilla? Jilla? Halo Jilla, gdzie jesteś? Co skłoni od twojego brata do tego szaleństwa? Póki co zdaje się, że jest to coś, o czym wiedział Dragan, ale nie raczył nam powiedzieć. Bo to by było zbyt inteligentne. Musimy się spieszyć do króla. Nie wiemy, czego przeciwnik chce. Dostosujemy się do tego, co nas czeka. Jako głowa jednego z ważniejszych rodów obiecuję ci, że obroni króla, co by się nie działo. Wstrzymaj się, jesteś z królewskiego rodu i twarzy też możesz być celem. Jakkolwiek bym nie chciał powiedzieć, że pierwsza i trzecia opcja są w miarę rozsądne, tak? Do syna króla, który jest w śmiertelnie zagrożony, raczej nie przemówi cokolwiek poza tą opcją. Tak, syn ma króla na pewno sobie poradzi. Trochę kasiorki. Musimy się śpieszyć. Z tym śpieszeniem się też nie ma ewidentnie aż takiego problemu, bo możemy sobie jeszcze chwilę tej pobiegać. Chyba już nie będzie w stanie nam pomóc. A czy coś jeszcze tu będzie? Więcej martwych ludzi, to na pewno. No gdzie tam szlachta? Walczyłaby? O królestwo porąbało cię? A tutaj akurat jest trochę racji, że powinniśmy najpierw zająć się przeżyciem. A jak przeżyjemy, to może uda nam się zemścić. Jakby często się robi tak, że coś tam się próbuje robić w wielkim pośpiechu, pod wpływem emocji, tylko człowiek sobie nie zdaje sprawy, że jeżeli spróbuje się coś takiego robić, to można wyjść na tym znacznie gorzej po prostu. Lepiej mimo wszystko przeżyć i móc coś zrobić w przyszłości, aniżeli wziąć i umrzeć, po prostu. Chyba więcej tutaj chyba nic nie mamy. Co za to mamy, to kolejną walkę. Ooh, baby. To się źle skończy. Coś tak czuję. Zajrzę do encampmentu, bo wydaje mi się, że powinienem coś tam mieć do ogarnięcia. Promocji jeszcze na pewno nie. Na quiet pointa plus mnie nie stać. Critical blowa nie chcę.
Czy masz coś nowego, ciekawego do kupienia? Trochę materiału do ulepszania ma, to na pewno. Wykup je wszystkie. Zaszkodzić nie zaszkodzi, to na pewno. Tak samo jak nie zaszkodzi wykupić jeszcze tak z, przynajmniej z tych dwóch do leczenia. Zobaczę, co mi jest może ulepszyć. Materiałów na ulepszanie, powiedzmy, do wyższego poziomu jeszcze nie mamy. Mogę za to poulepszać bronię już tym postaciom, które ma obecnie. Anna zdecydowanie potrzebuje upgrade'a. Hewat też zdecydowanie potrzebuje upgrade'a. Fajnie było jeszcze dać Rudolfowi, chociaż też nie jestem pewien, czy będę miał tyle miejsc w tej chwili. Zróbmy to tak. Jako, że domyślam się, że będę miał nową tą. Yep. Mamy nową mentalną potyczkę, więc sobie na nią pójdę. Przy okazji coś tam się dorobię. Nie, trochę mnie bawi ta myśl, że na mentalnych potyczkach można się dorobić, ale co ja się znam. Ile jednostek wystawiamy? 8. Czyli nie wystawiamy jednej, która w tym przypadku będzie Rudolf albo... Och, mam wrażenie, że Radol jest postacią, którą powinienem mieć w drużynie mimo wszystko. Z drugiej strony bardzo lubię mieć dystansowe jednostki, bo jest wiele miejsc, gdzie można wykorzystywać różnice wysokości w tej grze. Z drugiej strony najbliższa potyczka jest podanie 7 poziom, więc wezmę sobie, zobaczę tym, co mam. Tylko zamienię niektóre osoby miejscami, bo bardzo mi się nie podoba to, jak są ułożeni. Oni nie mają magów, mają w sumie 6 jednostek tylko. A człowiek sobie myśli, że coś jest nie halo, jak widzi tak mało przeciwników. Celem jest pokonanie wszystkich. Przegramy, jeżeli stracimy wszystkich, więc nie powinno być trudno. Spodziewałbym się, że na tych balkonach ktoś się może pojawić. Dobra. Nie będę miał zasięgu raczej, żeby strzelać jakkolwiek daleko by nie podszedł. Więc... Co mogę zrobić, to podejść Anno i się schować. I takie było nam wcześniej też tłumaczone. W tej chwili, jeżeli Anna ogólnie nie będzie namierzana, czyli się wciąż może oberwać jakimiś obszarowymi atakami i tak dalej, ale jeżeli ktoś by miał w nią wbiec, to ona zostanie wykryta. Zaczekaj. Bup. Masz 15 obrażeń, więc niewiele. Chciałbym trochę pobić tego łucznika. Bup. Spafuj mu obronę. Z tym, czy będzie więcej, to powiem szczerze, ja nie kojarzę wszystkich misji tak na pamięć i całe kurwa szczęście. Zawsze byłem takim bardziej reaktywnym człowiekiem, aniżeli... że próbowałem rzeczywiście... jakiś taki plan robić, jeden wielki, ogromny, albo zapamiętywać rzeczy. Ja nie będę kartkować, nie. To nie wiem, czy jest sens podchodzić tak. Mogę na pewno podejść o tak, o, w ten sposób. O, nic to strzała. 7 obrażeń, nieźle. Realnie z tego co widzę, przeciwnicy nie zadają na chwilę obecną jakoś specjalnie dużo. Więc o tyle dobrze. Trochę ekstra padnie.
Teoretycznie, jeżeli bardzo nam zależy, żeby wbijać doświadczenie, to jedną z metod jest zostawienie jednego przeciwnika żywego i leczenie co chwila osoby, która będzie obrywać od niego. Wtedy taka Jilla może dość sporo ekspa nałapać. A innymi postaciami używać jakichś umiejętności, które na przykład można użyć bez wykonywania ataku, żeby po prostu dostać ekspa, tak? Jest to jakiś sposób na pewno na to, żeby wbić sobie ekspa tak w miarę bezproblemowo i bez jakiegoś ryzyka, że nam się coś złego stanie podczas misji. Nie mam możliwości zdublowania w tej chwili chyba, bo to nie zdubluje, z tego co pamiętam. Nie. Roland by musiał stać bezpośrednio przy. A jednocześnie nie mogę... Wiecie co, zrobię to inaczej. Anna pójdzie po te łupy, które tam są. Ukrycie się trwa 3 tury, więc jeszcze mamy chwilę. A, źle się ustawiłem tutaj. Na szczęście Jilly się nie oberwało. Rolandowi za to się mocno oberwie. Jak wygląda kolejność tur? Łucznik mnie może... Podejrzewam, że łucznik może mi strzelić w Rolanda, więc pozwolę sobie użyć Restore na Rolandzie. Albo nie, zrobię jeszcze inaczej. Zrobię Intandem na Rolandzie. I pożałuję tego, co właśnie robię, ale zrobię Intandem. Fajnie będzie. Użyjmy Hawkdive'a, żeby osłabić łucznika. I teraz mogę albo przeraszować, albo użyć lance po prostu. Wydaje mi się, że użycie lance będzie lepsze. Bo przeraszowanie by mnie też wyrzuciło na drugą stronę, co jest trochę niebezpieczne. A tak to mogę się względnie bezpiecznie ustawić o tutaj. Dobra, jak wygląda nasza dalsza sytuacja? Bed of Prey, o którym wcześniej też zapomniałem wspomnieć, się zwiększa prędkość poruszania się oraz możliwą wysokość skoku jeden, co naprawdę pomaga w wielu miejscach, bo często jest tak, że brakuje nam dosłownie tego jednego punktu skoku. I dzięki Bed of Prey właśnie możemy podskoczyć o tą jedną kratkę wyżej, której właśnie normalnie by nam zabrakło. Aba Jilla weźmie i wyleczy Rolanda. Nie ma chyba możliwości strzelania dwóch naraz w tej chwili, więc wezmę po prostu skolcza machnę. Boli mnie trochę, że ten jeden pikniet przeżyje na jakieś 2 czy 3 HP, ale jak to mówią, nic na to nie poradzisz. Mogę dlatego teraz go po prostu dobić. Ja wiem, że to po części przynajmniej będzie u mnie nawyk jako tako i w ogóle, ale zawsze mam takie poczucie, że Hewlett i Anna to absolutne MVP w większości moich potyczek. Czy jeżeli użyję Hawkdive'a, to i tak zabiję. To sobie wiecie co, tak zrobię po prostu. Zwłaszcza, że to pozwoli też Rolandowi zadrukować się, jak to złapać. Przechodzę, wezmę łupy, zgarnę. Au. Ależ piękny atak od tyłu. Absolutnie niesamowity. Na razie jeszcze te mentalne potyczki są, powiedzmy, bardzo, z braku lepszego określenia, podstawowe. Takie, że większość z nich to jest po prostu umieszczanie nas w różnych sytuacjach takich taktycznych, ale bez żadnych
wymogów, jeżeli chodzi o to, co musimy w danej misji zrobić. To bolało bardziej niż powinno. Później mogą się też zacząć te potyczki, gdzie będziemy mieli określone cele. Typu, nie wiem, przeżyj ileś tur. Albo jakieś inne tego typu misje. Zróbmy to. Będziesz mieć zasięg, będziesz mieć zasięg. I Cedryka przy okazji. Ale zasięg miała, nie mogę jej tego odmówić. Zróbmy tak. Cedryko, bąk. Cedryka zabija bąk i wszystko było ok. No dobra, na pewno będę chciał zgarnąć te łupy, które tam zostały. Czy ja mogę dobić w tej turze w ogóle? Nie. Znaczy, mógłbym double thrustem, ale nie chcę, bo chcę łupy. Zanim ktoś zapyta, jak działają łupy z mentalnych potyczek, nie mam zielonego pojęcia. Serena robił mentalną potyczkę, chodząc sobie po ziemi i znalazł gdzieś leżące kamienie. Albo żelazo. Albo diamenty. Cholera wie. Jiria nauczyła się haste, a haste zwiększa prędkość, dzięki czemu postaci mogą mieć części swojej tury. I tak bardzo pokrótce. 8 kudosów, 2 kameki. No akurat biorąc pod uwagę, że to była jedna z tych dziwnych misji, gdzie my mamy przewagę liczebną, a przeciwnicy nie są specjalnie wysokojakościowi, aż tak to ujmę, to ciężko, żeby tutaj były tak naprawdę jakiekolwiek większe trudności. W sumie póki mam kasę i pamiętam, to skoczę do Jensa i ulepszę broń. Właśnie, komu ja broń ulepszę? Będę to mi średnio chce, bo jego raczej jako buffera używam. Anna ma ulepszoną. A i generalnie większość tych pobocznych buffów jest taka sobie. Przynajmniej ja zawsze tak na to patrzę. Zazwyczaj, jeżeli ktoś ma jakieś dobre buffy na tych slotach, które nie są związane z bronią, to nie są one do statystyk. Na przykład tak jak Federyka ma zwiększenie obrażeń przy ładnej pogodzie. Bo tak to w większości wypadków najbardziej opłaca się dać weapon damage ten najpierwszy. Zwłaszcza, że kolejne kosztują jednak zauważalnie więcej materiałów, których mnie lub bardziej brakuje. Ulepszę Jiri w leczanie, żeby być w stanie się nieco bardziej leczyć mimo wszystko. Teoretycznie mógłbym Eradora też pewnie, tylko musiałbym do tego coś sprzedać. Czy ja mam co sprzedać? Zazwyczaj nie korzystam z tych coś tam stonów, więc nie widzę problemu, żeby się ich pozbyć. Więc teraz powinienem być w stanie jeszcze Eradorowi chyba ulepszyć broń. O, i będzie git. No bo skoro przygotowanie mamy z głowy, to sobie na dzisiaj zapiszę i skończymy. Jak tako. Jeżeli nic się nie zmieniło, to jutro planowo będzie rondpa. Jeżeli nie oszaleję kompletnie i nie będę stresowany tym, co się działo w nowy rok, to w sobotę normalnie będą solsy. Nie no, przysięgam, nie będzie tak źle, jak było w nowy rok. Prawda? Prawda? Cóż, na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.